Jesteśmy na 14 dniu harcerskim rodzinnym, także już takie tradycyjne spotkanie z całymi rodzinami, nie tylko rodziny harcerskie, ale przy okazji rodziny i z Łusca, i z Żabiec, i rodziny tutaj wspólnot, które gdzieś też z nami współpracują, tak się wyrażę. Dobrodzieje, duszpasterze, dobrodzieje, nasi przyjaciele. Przyjaciele, tak, wszyscy ci, którzy właśnie tutaj w tym miejscu się gromadzą co roku, żeby po prostu pobyć z rodzinami. W tym roku została postawiona jeszcze kapliczka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, która jest naszą patronką. Można powiedzieć, że ta kapliczka tak jakby zawsze tutaj stała. Akurat taka dopasowana do charakteru tego miejsca. A więc to był element gawędy, więc za nami jest msza święta, gawęda na ognisku harcerskim, teraz grill, a za chwilę zaczynamy polonez na 100 par, mam nadzieję, że będzie więcej niż na 100 par. Później zabawa, według zasady to na razie jest Ściernisko, później będzie San Francisco. No i co, różnego rodzaju atrakcje, zabawy, po prostu taki piknik rodzinny, bycie ze sobą. Kto jest gościem dzisiaj? Kto był gościem? Burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski, pan Paweł Sanczuk, wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, radna sejmiku lubelskiego pani Barbara Barszczewska, ludzie z fundacji DDC, wojownicy Maryi, no i środowiska harcerskie. Przyfrujmy ten skrót, DDC. Duch, dusza, ciało. Dobrze. To jest fundacja, która została 2 lata temu założona tutaj, siedzibą w Żabcach. I jej celem jest wspomaganie tych, którzy wychowują młodych. Czas, że jesteśmy ze sobą tutaj, czas dla poświęcony dla rodzin, nie jest czasem zmarnowanym. To jest czas błogosławiony. Dużo osób wspomogło ten piknik. Świnia. Kto ją fundował? No nie, świnie to już mi kupili. Być może uda się troszeczkę dostać jako orężodarską kolewnicę zafundowana jak najbardziej. Częściowo zafundowana kiełbasy wędliny z Wysokiego, z Karola też, tak? Natomiast coś mam ufundowane? No nie, więcej nic. Jak to jest z tymi naszymi rodzinami obecnie? Myśli ksiądz, że coś wyniesiemy z tego pikniku? Znaczy, powiedział tak, co wyniesiemy, trudno powiedzieć. Natomiast fakt, że ludzie chcą ze sobą być i że całymi rodzinami tutaj są, to już jest błogosławieństwo. Sponsorami lubelski województwo w ramach programu Smakuj Lubelskie Smakuj Życie. Tak, okej. Okay. Jak to jest z tymi naszymi harcerzami jeszcze? Wiara w ludzi wraca, jeśli widzi się młodych ludzi w mundurach? Tak, tak. I Bogu dzięki, znaczy faktem, że nie są tak liczne środowiska, jak ja byłem w harcerstwie, ale tak na Międzyrzec jest koło setki młodzieży. To jest fajny czas i wynieście z tego czasu wspólnego bycia jak najwięcej. Zabawy, radości, ale też przygadanych paru chwil. Chcę wam powiedzieć, że te głosy, które płyną od was, młodzi przyjaciele, one płynęły też od nas i one są takie same, gdy byliśmy w waszym wieku. Trudno dotrzymać słowa, trudno być uczciwym, trudno być dla wszystkich dobrym. I tak przypominam sobie słowa mojego przyjaciela, stryjka, który zawsze powtarzał: Krzysiek, jak nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się po prostu przyzwoicie. I myślę, że jest to dobra droga, bo ta uczciwość, przyzwoitość zawsze bierze górę. Życzę wam, abyście potrafili budować wspólnotę, bo to jest nasze wspólne zadanie, aby budować wspólnotę rodzinną, harcerską, miejscowości, gminy, ale też wspólnotę naszą, taką narodową Polskę. Tego wam serdecznie życzę. Nasze ścieżki i zakręty życia doprowadzają nas do momentu, w którym jesteśmy. No i dzięki komu i dzięki opatrzności spotkaliśmy się w ten dzień tutaj w Żabcach. Być może te znaki, które stały na naszych drogach, dobrze odczytaliśmy. I tutaj razem jesteśmy, a mam wrażenie takie głębokie, że to, że tutaj jesteśmy, to jest to, czego... Znaczy mamy przyjemność uczestniczyć w czymś, co jest w życiu bardzo ważne, czyli w tym, że rodzina jest razem przede wszystkim. W dzisiejszych czasach te nasze rodziny rzadko mają być przyjemność razem. Przeważnie jesteśmy w rozjazdach, delegacjach, pracujemy za granicą, a te kilka dni w święta, kiedy się widzimy, przeważnie są za krótkie i nie są wystarczające, aby te relacje między sobą poprawnie budować. A takie dni jak ten pokazują to, że warto być razem. A pokazują to w ten sposób, że tutaj nie ma dzisiaj smutnych ludzi. Na każdej twarzy jest uśmiech, radość. Także trochę pachnie grill, który też pewnie wywołuje ten uśmiech. Ale myślę, że to coś więcej. Myślę, że to takie coś, co nie da się bezpośrednio przełożyć na słowa ani na papier,
tylko to coś, co jest w nas i dzięki organizatorom możemy tym czymś się z wami dzisiaj wszyscy razem z sobą podzielić. Ja myślę, że ta wspólnota gminna, harcerska, miejska, ale także rodzina jest bardzo ważnym elementem, bo bez tego i bez tej takiej głębokiej rodzinności, która jest cechą nas Polaków, tak naprawdę myślę, że zatracilibyśmy pewną swoją także tożsamość także w Europie. I myślę, że jeżeli my tu będziemy silni i będziemy potrafili budować relacje między sobą, to i ten świat na zewnątrz, za ogrodzeniem tej posesji będzie trochę piękniejszy. I tego wam życzę, żeby te dni dzięki waszym rodzinom, przyjaźniom, a w ogóle dzisiaj jest Światowy Dzień Przyjaciela, nie wiem czy wiecie, więc jeżeli kogoś macie takiego, to wyślijcie mu SMS-a i powiedzcie, że o nim pamiętacie. I dzięki takim relacjom mam nadzieję, że ten nasz świat będzie odrobinę lepszy. Dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę wam wszystkim miłej zabawy. Dzięki bardzo.
Thank you.